Ale jestem upierdzielony, kurde, więc elo, welo, rowerzyści i kolarzy, to co dzisiaj wam pokażę, to kurtka zwana przeze mnie Szelepuchem, kurtka od marki Pedalet, model Essential Alpha, kurtka, którą dostałem w prezencie na urodziny, które właśnie obchodzę dzisiaj w momencie zostawienia filmu, więc rodzince bardzo dziękuję, choć korzystam z niej już prawie miesiąc czasu, bo powiedzmy taki przedwczesny prezent, ale niektórzy myślą, że jest to produkt jakby sponsorowany i ja wam powiem, jak to faktycznie jest z tym sponsoringiem. Czy faktycznie dostaje się gruby hajs za to, żeby mówić dobrze, czy kompletnie tak nie jest. Bo już wcześniej wstawiałem na Instagramie takie pierwsze wrażenia z korzystania tej kurtki, bo mogę powiedzieć szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Nie jest ona tania, bo katalogowo kosztuje 960 zł, czyli no niemało, ale powiem szczerze, że robi dobrą robotę i zaraz wytłumaczę dlaczego, ale na przykład nie muszę za dużo tłumaczyć, bo tak jak dzisiaj jestem już 4,5 godziny na zewnątrz, z tego 3 godziny jazdy na rowerze i 1,5 godziny gdzieś tam stania i nagrywania. Najdłuższa przerwa to jest jakieś 30 minut, nawet chyba ponad 30 minut. Na samym początku, jak tylko wyszedłem na rower, to złapał mnie deszcz i jest dzisiaj gdzieś plus 2, może 3 stopnie. Potem się zatrzymywałem i powiem wam szczerze, że nie czuję jakiegoś dyskomfortu termicznego. Jestem trochę zmęczony, nie da się ukryć, bo niby tylko 3 godziny jazdy, no ale ostatnio wiadomo, trochę jakieś roztrenowanie, to problem z kostką, gdzie się wywróciłem, o czym wspominałem w wcześniejszym odcinku. Więc no ta forma nie jest dobra, no ale no, teraz już trzeba powoli, małymi kroczkami ją budować, aby na sezon już była noga. Jak już wspomniałem, jest to Szelepuch. Szele, bo szeleści i puch, bo ma coś a la puch i to już nie mylić, bo nie jest to puch, tylko jest to Polartek Alpha. Jest to naprawdę coś genialnego. W życiu bym nie powiedział, że ta kurtka będzie tak ciepła. Pod spodem mam akurat jeszcze dwie warstwy, wyjątkowo, bo normalnie powyżej 0 stopni korzystam tylko z termo i z tej kurtki, ale dzisiaj wiedziałem, że ta pogoda jest taka niepewna, też wiedziałem, że będę jeździł dosyć długo i będę się zatrzymywał. Wolałem mieć ten margines bezpieczeństwa, aby faktycznie nie zmarznąć dzisiaj i faktycznie to się udało. Nie udało się nie zmęczyć, ale udało się nie zmarznąć, z czego jestem bardzo zadowolony. Już mogliście ją zobaczyć na wcześniejszych moich nagraniach. Spokojnie już ze 2-3 razy nagrywałem właśnie w tej kurtce i właśnie było delikatnie powyżej 0 stopni i miałem tylko i wyłącznie termo pod spodem. No dzisiaj mam, mówię, jeszcze bluzę Endura Rubę i ten, kto ogląda mój kanał od dawna, wie, że do tej pory korzystałem właśnie głównie z marki Endura. Mam bieliznę Endura Baba, pod spodem jest Endura Rubę, jeszcze mam kurtkę Endura Windchill. Z tej bluzy i z tej kurtki byłem jak najbardziej zadowolony. Z Endura Windchill miała ten minus, że tutaj ma taki dosyć, no jest ona taka luźniejsza i ma tutaj przestrzeń, więc zawsze jest ryzyko, że może nas zawiać. Dlatego musiałem korzystać z kominów, a tutaj na przykład jest bardzo fajnie, przylega i nie ma jakiegoś ryzyka, że jak wezmę tam schylę głowę czy coś, że gdzieś tam mnie zawieje, zaraz będę chory, więc naprawdę spoko. Nie spodziewałem się, że to tak wszystko będzie wyglądać. Kurtka jest lekka, jest cienka. Można ją sobie spokojnie zwinąć i wsadzić nawet gdzieś tam do jakiejś kieszeni czy do torebki. No, według mnie coś fenomenalnego. Nie będę wam podawał specyfikacji, ile tam jest pola coś tam, bo to wszystko możecie sobie wyczytać. Ja mogę wam powiedzieć jedynie tak, że bardzo fajnie ona przylega. Nie mam już jakby w głowie tego, że na przykład w windchillu robię się trochę takim spadochronem i stwarzam jakby dodatkowe opory. Plus taki, że ma one tutaj jakby kanały wentylacyjne, więc też jak się spocicie, to tam wychodzi to sobie tam na zewnątrz. Miałem okazję zobaczyć, jak właśnie podczas jazdy pot wychodzi na zewnątrz. On się nie zatrzymuje w środku, on wychodzi na zewnątrz. Oczywiście jestem pod spodem mokry, to nie jest tak, że teraz jestem pod spodem suchy, tym bardziej, że jechałem w deszczu, ale no nie czuję dyskomfortu termicznego. Teraz znowu już minęło jakieś 10 minut, odkąd się zatrzymałem i nadal jest mi ciepło, mimo że jestem zmęczony. Z takich ważnych rzeczy to, że ma dobrej jakości suwak i ma od spodu właśnie dodatkowy suwaczek, gdzie... O. Zima,
gdzie jak mamy potrzebę, możemy się rozpiąć. Czyli na przykład na jakichś podjazdach, akurat w górach, że jak zjeżdżamy, się zapinamy w całości, jak podjeżdżamy, to jest nam gorąco, no to możemy się troszeczkę rozpiąć. Ma standardowo 3 kieszonki z tyłu, dosyć pojemne. Co ma jeszcze z takich ważnych rzeczy? Kurde, elementy odblaskowe w okolicach zera, czy nawet poniżej, będę sobie zakładał dodatkowo właśnie tą róbę, a tak mówię, powyżej zera, jeżeli to jest gdzieś do 2 godzin jazdy i tak dosyć intensywnie, no to zakładam tylko pod spodem termoaktywną i mi to spokojnie wystarcza. Dobra, lecę do domu trochę się wykąpać, trochę obtoknąć tą kurtkę i w ogóle swój dzisiejszy strój. I będę chciał wam jeszcze chwilę pogadać o materiałach sponsorowanych, bo kiedyś już robiłem o tym materiał, ale widzę, że chyba nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy to oglądali, bo tak na przykład Wyżyk ostatnio wypowiadał się właśnie o materiałach sponsorowanych, który twierdzi, że tacy influencerzy, chociaż ja się nie uważam za influencera, ale że twórcy rowerowi otrzymują pieniądze za promowanie produktów. I ja wam powiem, jak to faktycznie jest z tym sponsoringiem. Czy faktycznie dostaje się gruby hajs za to, żeby mówić dobrze, czy kompletnie tak nie jest. Dobra, to lecę do domu. Wyżyk, miej się na baczności, bo cię oglądam, ale nie dlatego, żeby cię sprawdzać, tylko bardzo lubię twój kanał. No, pozdrawiam. Zanim przejdę do kolejnej części filmu, chciałbym wam coś jeszcze pokazać. Teraz podczas prania odkryłem coś genialnego, a mianowicie, że ta kurtka, czy też bluza, ona pod spodem ma jeszcze takie tajemnicze kieszonki. O, szczególnie tutaj. Możecie sobie jeszcze coś schować. Ja na przykład to będzie dla mnie genialne, aby schować sobie tutaj mój taki piórniczek z dętką, z pompką, który idealnie się tutaj zmieści. No jeszcze ma pasek antypoślizgowy, więc też spoko opcja. Jeszcze na przykład o, pack it here. Widzicie, nawet jest napisane, że tutaj można jeszcze coś spakować. I po angielsku i po japońsku, bo generalnie marka Pedalet pochodzi z Japonii, ale niektóre materiały są produkowane w Europie. To wszystko możecie się dowiedzieć akurat bezpośrednio na metce. Tam jest rozpisane, co gdzie zostało wyprodukowane. Taka ciekawostka. Dobra, wypiję kawusie, zaraz idę do pracy. A przy okazji szybko i szczerze chcę wam podsumować, jak to mniej więcej wygląda z tym sponsoringiem. Ile to się dostaje pieniędzy, za co i czy faktycznie się dostaje pieniądze. Powiem wam tak, za żaden materiał sponsorowany, za żaden produkt nie otrzymałem bezpośrednio pieniędzy. Aż z ciekawości wszedłem sobie w czata GPT, ile taki twórca posiadający ponad 10 tysięcy subskrybentów, gdzie jego wyświetlenia mają, powiedzmy, ponad 10 tysięcy, ile może żądać pieniędzy za materiał sponsorowany. I powiedział, że taki mikrotwórca może uzyskać przychody rzędu od 500 zł do nawet 3000. Wszystko jest zależne od tego, jakie tam są wymogi, co mniej więcej będzie oferowane. Taki jest mniej więcej przedział cenowy. Powiem szczerze tak, że nigdy nie chciałbym otrzymać za coś pieniędzy, bo to wtedy działa trochę w formie reklamy. To też zmienia się jakby nastawienie na opisywanie tego produktu. W momencie większość testów odbywa się na zasadzie barteru. Dostajesz produkt, na przykład taki telefon zarąbisty, i mówisz, co faktycznie jest zgodne z twoim sumieniem. W momencie, kiedy otrzymujesz hajs za to, no to raczej już tak na 2 razy. Czyli raczej wiadomo, że złego słowa nie powiesz, bo w momencie, kiedy otrzymuje się pieniądze, no to też już są jakieś wytyczne. A w przypadku barteru to wygląda to tak na zasadzie, że dostajecie to, mówcie co chcecie. Czasami jest taka zasada, że nieważne co się mówi, ale ważne, że się mówi. Są różnego rodzaju promocje, powiedzmy, produktów. I powiem wam to na przykład na swoim przykładzie, bo też chcę z wami być szczery. W tym roku niestety było bardzo dużo materiałów sponsorowanych, z czego za bardzo też nie jestem zadowolony, bo na jakieś 80 parę filmów, ponad 20 to jest właśnie o jakichś produktach, jakieś testy. To fajnie, czasami się odpowiada na przykład na maila, że ktoś napisze, słuchaj, widzę, że tam prowadzisz kanał rowerowy, chciałbym ci podesłać do testu to i to. Ty patrzysz wstępnie, ok, fajnie to wygląda, mogę to przetestować, mogę coś opisać, nie obiecuję, jak to będzie wyglądało. I fajnie się odpisuje, tylko później sobie trzeba zrobić film. Powiem wam szczerze, że były momenty, że tego było tak dużo, że musiałem przepraszać i na przykład
przepraszać, nie wiem, dystrybutora czy jakiś sklep, że słuchajcie, no musicie jeszcze chwilę poczekać, no bo no, nie wyrabiam się z tematem. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Nie jest też tak, że kto do mnie napisze, to od razu wszystko akceptuje, bo też dosyć sporo jakby tam takich produktów odrzucam. To nie jest tak, że wszystko biorę, co tylko wejdzie pod rękę. Ale bywa też tak, że czasami wydaje mi się, że może być coś ciekawego i sam napiszę do kogoś, że mówię, słuchaj, chciałbym zobaczyć ten produkt, bo wygląda ciekawie, może moi widzowie też będą zainteresowani tym produktem i czy mógłbym na przykład dostać go na testy. No i teraz już wam powiem mniej więcej co, jak to wszystko wyglądało, ale mogę wam obiecać, że w przyszłym roku będzie mniej takich testów, chociaż też możecie pisać w komentarzach, czy faktycznie takie testy produktów są złe, czy nie są złe. Na pewno będzie w każdym filmie reklama mojego sklepu velobert.pl, gdzie możecie mnie wesprzeć, kupując coś, co już wcześniej przetestowałem. Raczej większość rzeczy, co tam się znajdzie, to będzie to, co już ja miałem do testów i wiem, że w jakimś stopniu może się wam to sprawdzić. Oczywiście jeszcze od cen katalogowych możecie uzyskać rabat. Wystarczy, jak wejdziecie na stronę, zobaczycie na samej górze taki paseczek. Tam jest napisane, jaki kod rabatowy musicie wpisać, ile dostaniecie procent i od jakiej kwoty jest darmowa wysyłka. No to tyle właśnie z reklamy. Teraz przejdźmy do reklam innych. Tak jak wspomniałem, większość testów odbywa się na zasadzie barteru, czyli po prostu ja dostaję jakiś produkt, można powiedzieć za free, i w zamian robię jakby tam recenzję czy test danego produktu. Z czym tak było w tym roku? Żeby tutaj was nie skłamać. Plastikowe dętki Continental TPU, gdzie nie zrobiłem jakoś typowo recenzji czy też testu tego filmu, ale na przykład to się znalazło na moim kanale. O, Magene na przykład C606, to przyjaciele z Dalekiego Wschodu się do mnie odezwali. I dostałem taki licznik na testy, gdzie ten licznik bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Co tam jeszcze? A, no i na przykład rower przyszłości, czyli test e-bike'a Evi S1. To był też dla mnie bardzo fajny test, bo powiem szczerze, że z tym rowerem ciężko było mi się rozstać, bo się trochę przyzwyczaiłem na dojazdy do pracy, aby tym rowerem jeździć. Ale dostałem go za friko, rower o cenie katalogowej prawie około 10 tysięcy złotych, czyli nie za małą kwotę. Sprzedałem go dużo, dużo taniej, ale żal mi było sprzedawać za te pieniądze. Fakt, że no dostałem go za free, no ale też film o nim zrobiłem i no była to dla tej marki na pewno jakaś reklama, bo było 12 tysięcy wyświetleń. Więc jak na testy elektryków, to i tak mi się wydaje, że dosyć sporo, no bo przecież jak można zobaczyć na innych kanałach, to testy elektryków mają po 1000 czy 2000 wyświetleń. Dobra, chłód kawy. Kolejne jakby materiały sponsorowane, no to w momencie, kiedy mówię wam, że macie jakiś kod rabatowy. Kod rabatowy w jakimś tam sklepie wiąże się z tym, że każdy z nas, czyli kupujący, sprzedający i reklamujący, ma jakąś korzyść. W momencie, kiedy mówię, że na przykład wejdźcie tu i tu, dostaniecie 10%, no to wtedy wy dostajecie rabat 10%, ja na przykład z tego dostaję 5%, no i sklep się cieszy, że coś sprzedał. Teraz podam przykłady, na przykład koła Elite Wheelsy, przerzutki Wheeltop EDS TX, o, na przykład tutaj, które mam zamontowane w tym rowerze, czy na przykład z marką Side Plus, czy tak zwany Cyc Plus, tam też, jeżeli ktoś kupił pompkę z moim kodem rabatowym, no to coś tam delikatnie mi skapło. Powiem szczerze, że z tych marek raczej nie było za dużo pieniędzy, no rzadko kto chce jakby ryzykować kupując produkt z Dalekiego Wschodu, no ale widziałem, że parę osób jakby się skusiło i nawet się do mnie odzywało, że nawet są z tego zakupu zadowoleni. Dobra, to kolejna rzecz. Też czasami jest tak, że mam kody rabatowe, tak można powiedzieć, bezinteresowne. Jak na przykład z marką Vinci Wheels. Tam w pewnym momencie też mogliście uzyskać rabat chyba około nawet 30%, co było spoko opcją w sezonie. I ja na przykład z tego nic nie dostawałem. Jedynie to, że rok wcześniej dostałem do potestowania koła, które musiałem później oddać. No i w tym roku, tak jak szczerze też powiedziałem wam, że dostałem bardzo super
leciutkie koła do potestowania, że miało być teoretycznie to na miesiąc, ale jak mi się spodobają, no to powiedziałem, że im tych kół nie oddam, tylko będę chciał je odkupić. No i po prostu na te koła dostałem jakiś tam rabat, mniejszy czy większy. Kolejna rzecz, no to po prostu właśnie rabat. Rabat to raczej w dzisiejszych czasach rzecz normalna, szczególnie w rowerówce. I wydaje mi się, że nawet uzyskując rabat, nie musiałbym oznaczać materiału jako sponsorowany, no bo tak samo jakiś Kowalski może pójść do sklepu, powiedzieć, słuchaj, chcę, nie wiem, tyle i tyle rabatu, czy mi sprzedasz rower za tyle i tyle. Pytanie, czy ta osoba wtedy jest sponsorowana, bo otrzymała rabat? No, teoretycznie nie, no, ale dla świętego spokoju oznaczam materiał jako sponsorowany, żeby nie było. No i też są testy rzeczy, które ja po prostu kupiłem sam z siebie. Nie prosiłem na przykład nikogo o jakikolwiek rabat, tylko po prostu chciałem to kupić dla siebie, sprawdzić, przetestować i ewentualnie się z Wami podzielić tą opinią. Na przykład byłem bardzo ciekaw opon Continental Terra Speed i jak widzieliście, no wcale te opony nie są tak genialne, jakby się wydawały. Niefortunnie kupiłem licznik Hammerhead Karu 3, który się okazał na chwilę obecną dla mnie game changerem i jest to licznik, który mi się najbardziej sprawdza i w przyszłym sezonie mam zamiar na nim głównie jeździć. Nie wiem, co zrobić z Ultra, jeżeli faktycznie będę startował po jakieś 400-500 km, to czy po prostu brać powerbanka i sobie doładowywać ten licznik, czy po prostu wziąć IGS-a 800, to jeszcze przemyślę. No i na przykład tak jak rower Cross Esker 5 też został zakupiony z moich pieniędzy, gdzie akurat pracuję w sklepie rowerowym, gdzie mogłem sobie kupić się z rabatem pracowniczym, ale Wam powiem, że rabat pracowniczy w dzisiejszych czasach, a rabat kliencki niewiele się różni. Tam naprawdę jest już taka cienka granica, jeżeli chodzi o zakupy, ale kupiłem go z własnych pieniędzy, czułem taką potrzebę, bo bardzo podobał mi się ten kolor. Jeżeli chodzi jeszcze co do roweru, to bardzo dużo kontrowersji wzbudził w tym roku właśnie Pafaru, czyli ten rower, co za mną widzicie. Rower też kupiony z rabatem, ale głównie jakby tak sobie wszystko przeliczyć, bo odejmując tam cenę kół, które koła z kół korzystam własnych, tak naprawdę dostałem malowanie w gratisie. Więc ludzie się zastanawiali, że dostałem tam worek pieniędzy i że mam chwalić, jeździć itd. itp. Wcale tak oczywiście nie było. Powiem Wam szczerze, że nie zależy mi na tym, żeby coś testować i otrzymywać za to jakieś tam korzyści majątkowe. Testuję rzeczy głównie trochę dla siebie, bo sam jestem ciekaw niektórych rzeczy. Na przykład w tym roku... bo jeszcze jest kolejna opcja, którą zapomniałem wspomnieć. Czyli testy, gdzie ktoś mi coś pożycza, tak jak na przykład w tym roku koła Kadexa czy rowery Gianta. Miałem możliwość pojeżdżenia przez jakiś czas i musiałem to zwrócić. Bardzo nie chciałem zwracać kół Kadexa, bo to były naprawdę też fajne kółeczka, no ale za bombę pieniędzy. Myślę, że może kiedyś w przyszłości sam bym się skusił na te takie koła, no ale to na ten moment trochę żal mi wydawać tyle hajsu, bo chciałem zainwestować jakby właśnie w mój sklep, czyli ten velobert.pl, więc naprawdę będę wdzięczny, jeżeli będziecie go odwiedzać i coś tam co jakiś czas kupować. Kolejna reklama. Ale podsumowując, jeżeli chodzi o testy, nigdy nie wziąłem od nikogo żadnych pieniędzy, bo mówię, to by było niezgodne z moim sumieniem. Marka Wiltop, czyli to, oferowała mi chyba nawet 2000 zł, już teraz nie pamiętam, ale chyba 2000 zł właśnie za recenzję jakby tej grupy, ale odpisałem im, że właśnie nie o to u mnie chodzi, że po prostu ja chcę to przetestować, sprawdzić i powiedzieć to, co ja chcę, a nie to, co wy byście chcieli, żeby było powiedziane. No i tyle. No co ja będę się więcej produkował? No myślę, że chyba w przyszłym roku, mówię, będzie mniej takich testów. Będzie, mam nadzieję, więcej wartościowych dla Was tematów. Możecie pisać w komentarzach, co Wy byście chcieli, aby się na kanale znalazło, czego jesteście ciekaw, co jest dla Was cenne, co jest dla Was wartościowe. Z tego sezonu, jakby jeżeli chodzi o materiały, filmy, no to nie jestem za bardzo zadowolony.
Po pierwsze, że miałem mało czasu, aby nagrywać. Czasami te filmy też były niedopracowane. Trochę za dużo tych testów. No, ten sezon, jeżeli chodzi o YouTube, uważam, że był słaby. Ale mam nadzieję, że przyszły sezon będzie lepszy. No. I że noga będzie lepiej kręcić. I że ten YouTube też będzie trochę lepiej poprowadzony. Właśnie teraz sobie tak patrzę, że nie dość, że kończę drugą osiemnastkę 11 grudnia, to jeszcze 8 grudnia 2020 roku wstawiłem swój pierwszy film na kanał taki oficjalny, bo ten kanał na YouTubie mam dosyć wcześniej, bo pierwszy film mam z 2015 roku, test kamery Tracer Extreme Remote. Kanał założyłem właśnie z taką myślą trochę o testach. Takie było pierwsze wstępne założenie kanału. Z czasem wyszło trochę inaczej. To zacząłem to jakieś porady, to jakieś treningi, przejażdżki, zawody i tak no, cała jakby koncepcja się z tego kanału zmieniła. No. A zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.